Dzień dobry we wtorek. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie Ewangelię niedzielną. Konfrontacja Pana Jezusa z Sadyceuszami, czyli ludźmi, którzy bardzo mocno wierzą, są religijnie wychowani, wysoko postawieni, ale nie wierzą w życie wieczne. Tak naprawdę ich wiara kończy się wraz z śmiercią. Wróciło to dzisiaj do mnie, dlatego że w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości dzisiaj autor nam przypomina bardzo podstawową rzecz dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina, że do nieśmiertelności stworzył nas Bóg. Można przeżywać wiarę, można być chrześcijaninem tylko do śmierci, w takim sensie, że bycie w kościele, bycie człowiekiem wierzącym, praktykującym w jakiś sposób porządkuje mi moje myślenie, mój świat, ale tak naprawdę nie dotyka to mojego myślenia o życiu wiecznym, bo go nie ma. Po prostu w nie nie wierzę, jest dla mnie abstrakcją. Jestem chrześcijaninem, czy jestem w kościele tylko po to, żeby w jakiś określony sposób przeżyć to życie, które mam tutaj na ziemi. Kiedy to się weryfikuje i jak to sprawdzić? Bardzo prosty sposób. Wczorajsza Ewangelia natomiast kończyła się słowami, prośbą uczniów Jezusa skierowaną do Niego: przymnóż nam wiary. I dzisiaj Ewangelista Łukasz kontynuuje ten wątek i Pan Jezus mówi o służbie. Że mamy być sługami nieużytecznymi, czyli mamy zrobić swoją robotę i powiedzieć: jestem tak naprawdę nieużytecznym sługą. Wiara w Boga, proszenie o wiarę, modlitwa, moja duchowość, jeśli nie jest realizowana w służbie, czyli w codziennej pracy, ale takiej pracy, która nie ma mi przynosić glorii i chwały, jest wiarą pustą, jest tylko religijnością, która, podobnie jak u Sadyceuszów, sprowadza się do tego, żeby mi mój świat jakoś uporządkować. Nie można przeżywać wiary na zasadzie wielkiego splendoru i chwały, wielkiej siły, wielkiej potęgi. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest cały czas wykorzystywanie jakiejś tam religii, bo to nawet nie jest chrześcijaństwo, do tego, żeby pokazać światu, ludziom, innym ludziom mojej siły, zamanifestować swoją siłę, pokazać, kto tu rządzi. Wiara chrześcijanina to wiara w to, że Bóg jest większy od ludzkich relacji, od ludzkich więzów, od ludzkiego rozumienia tego świata. To jest wiara, która pozwala mi być spokojnym w pozycji po ludzku nikogo. Jestem sługą nieużytecznym, nic nie znaczę. To jest coś niesamowitego, że chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo, nie jest krzyczeniem o swojej wierze, nie jest manifestowaniem swojej wiary w nie wiadomo jaki głośny sposób, ale jest uniżeniem się. Wczoraj po raz kolejny mieliśmy okazję do tego, żeby zobaczyć, jak ludzie potrafią wykorzystać swoją wiarę do tego, żeby pokazać, kto rządzi, żeby pokazać, kto jest silny, kto bardziej krzyczy, kto ma większe pięści, zaciśnięte lub nie. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia każe się nam nawrócić z takiego myślenia, każe nam wrócić do tego, co jest istotą, czyli do cichości i pokorności. To jest niesamowite, że bardzo często ludzie, którzy mówią o tym, że trzeba być radykalnym, że trzeba mocno wierzyć, że chrześcijaństwo to jest jedyna droga dla tego świata, kiedy przypomina im się o bardzo podstawowych zasadach chrześcijaństwa, jakim jest przebaczanie nieprzyjaciołom, tak jak w wczorajszej Ewangelii, które jest bardzo nieludzkim sposobem na życie, nadludzkim, i dlatego apostołowie proszą Jezusa: przymnóż nam wiary, a Jezus mówi, że kto nie przebacza, jest to zgorszeniem, że ci sami ludzie, kiedy przypomina im się o tych podstawowych zasadach, wymyślają nagle kazusy o tym, że co będzie, kiedy przyjdzie do twojego domu złodziej, morderca, i co, przebaczysz? Nie można być radykalnym tylko w stosunku do, w sensie wymagań od innych. Nie można bronić życia poczętego, już żyjącego, czy starego życia
tylko po to, żeby pokazać, że jestem silniejszy, mam jakieś moralne zasady, a kiedy przychodzi do tego, żeby przebaczyć, to nagle mówimy, że nie, że zasady boskie nie są takie istotne, nie wiem, są nieludzkie, trzeba się bronić, trzeba być człowiekiem, który wyciąga karabin. Jest bardzo duża to niekonsekwencja. I dzisiaj Pan Jezus w tej Ewangelii nam pokazuje wyraźnie, gdzie jest nasze miejsce. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. To znaczy, że uważam, że kogoś życie jest ważniejsze. Sługa uważa, że życie jego Pana jest ważniejsze. Komfort jego Pana jest ważniejszy. Oczywiście człowiek wierzący powie, no tak, ja tak uznaję, że Bóg jest ważniejszy. Tylko że święty Jan mówi, że nie można kochać Boga, nie kochając człowieka. Nie można wierzyć w Boga, nie wierząc w człowieka. Nie można być człowiekiem wierzącym chrześcijaninem, wyznawać abstrakcyjną wiarę w zmartwychwstanie i w życie wieczne, jeśli nie szanuje życia drugiego człowieka, również nieprzyjaciela. Sługa, niewolnik, to jest ten, który naprawdę nie pała miłością do swojego Pana, bo on jest w gorszej pozycji, bo on jest tym, który jest wykorzystywany przez swojego Pana. I nie ma co tego uwzniaślać, po prostu tak jest. Każdy, kto jest niewolnikiem, nie kocha swojego Pana. Oczywiście on go może w imię jakiegoś strachu, w imię humanizmu nie zabijać, ale tak naprawdę, gdyby tylko mógł, to by uciekł. Gdyby tylko miał możliwości, to stałby się człowiekiem wolnym, ale takich możliwości nie ma. I Pan Jezus daje nam taki właśnie obraz, że jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę są przez grzech nieprzyjaciółmi Boga. Jesteśmy ludźmi, którzy mają właśnie z takiej pozycji startować. A jeśli nie da się oddzielić człowieka od Boga, to mam te same zasady stosować w stosunku do człowieka i to jest strasznie trudne. Ale to, że nie dorastamy do tych zasad, to, że ciągle przebaczenie jest czymś dla nas trudnym, to nie znaczy, że mamy zmieniać Ewangelię. Bardzo, ale to bardzo lubimy krzyczeć w stronę świata, że świat chce nam zmienić Ewangelię, że świat chce rozluźnić chrześcijaństwo. A tymczasem sami to robimy, nie przebaczając. Będąc ludźmi, którzy zamiast być sługami, bierzemy krzyże, bierzemy wielkie transparenty, zasłaniamy swoje twarze i mówimy, że my wierzymy w Boga i idziemy na niewiernych. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Uczcie się ode mnie, jestem cichy i pokornego serca. Jeśli cię kto uderzył w prawy policzek, nadstaw mój lewy. Jeśli ktoś ci zabiera płaszcz, oddaj mu wszystko. I tak dalej, i tak dalej. W końcu, gdyby tego było mało, bo można powiedzieć, że no, po drodze Pan Jezus wziął bicz, po drodze Pan Jezus zapytał, dlaczego mnie bijesz. Ostatecznie Pan Jezus pozwolił przybicie do krzyża i dał się zabić. Jeśli kto chce być moim uczniem, niech mnie naśladuje, niech się zaprze samego siebie, niech bierze krzyż swój na każdy dzień i idzie za mną. Ewangelia jest bardzo, bardzo trudna. Nie dla świata, w naszych ustach ludzi wierzących, ale Ewangelia jest bardzo trudna dla nas, którzy postanowiliśmy pójść za Jezusem. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Jeśli zrobiłeś swoją robotę, która wypływa z twojej modlitwy, z twojej duchowości, idź po prostu dalej, nie oczekując nagrody. Jeśli jesteś człowiekiem, który oczekuje nagrody i pochwał po wykonanej swojej robocie, to zastanów się, na ile twoja duchowość rzeczywiście jest szczerą duchowością, która cię pcha do bezinteresowności. To się bardzo, bardzo wiąże. Modlisz się, czyli jesteś przed Panem, potem służysz i jesteś człowiekiem, który nie oczekuje zapłaty. Na odwrót, jeśli oczekujesz zapłaty za swoją robotę, nawet dobrze wykonaną, to znaczy, że z twoją modlitwą coś jest nie tak. To znaczy, że modlitwa jest niczym innym, jak tylko planowaniem tego, w jaki sposób zostać wynagrodzonym. Warto to zbadać, bo można się bardzo z Panem Jezusem rozmijać i być takim sadyceuszem, który jest religijny, nawet wysoko postawiony, zna Ewangelię, ale nie wierzy w życie wieczne. Czyli nie ma perspektywy. Dobrego wtorku, do widzenia, do środy.